rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Moja mała Norgul ma jutro urodziny, a ja nie wiem, co jej. No i kogo tu niesie? Te prawca to, że na potwora nie ma jak to wiedzieć. Zostaniesz tu na dłużej? Porozmawiać. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i Dziki Gon. Dwie pieczenie na jednym ogniu. W Ker Trolde Ciri będzie bezpieczna. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Ker Morhen. Ker Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Piękna robota. Masz zdolnego kowala. Nie ja. Król Erlend Ancreit. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest... Ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ancreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Pozwól mi zrobić choć tyle. Jeśli tak stawiasz sprawę, dzięki. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Cześć! Uważaj sobie! Kapłanki na was strasznie cierpią. Uważaj, czarodziejki, coś się dzieje. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma. No tak. O! Ale...
ładne miecze, ale wolę solidny topor. Szczęście, że się je mielarze tym przekazują. Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Jak tam sprawowanie rządów? Jarlowie nie dają ci w kość? Wszyscy są bardzo wyrozumiali i wierzą we mnie. Poza Lugosem oczywiście. Próbowałaś z nim rozmawiać? Może jeszcze się do ciebie przekona. No nie wiem. Jest chyba jeszcze bardziej zapiekły niż mój ojciec. Ale oczywiście będę próbować. Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać spór. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Co tam, Geralt? Wybierasz się na kolejną wyprawę? Pewno. Lodowy gigant to dopiero początek. Zresztą, różni tacy już zaczynają opowiadać, że wcale nie był taki wielki. A co z ludźmi z Undli? Mieliście im pomóc wrócić na wyspę i odbudować Urskar. Cerys się tym zajmie. Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ancraid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. O! Przyjrzałeś się do tej wyprawy, czy nie? Chyba tak. No, ten to wygląda. No, bez stęknięcia i posiadam ja już dufę posmarowanie. No i kogo tu nosi? Nie mówiłem, że zobaczymy dziecko Graha na... Ładne miecze, ale wolę solidny topor. Późno coś kwitnie i pszczół ma. Bo mrozy były ostre. Na speaker og 1/3 warci nie dotrwała. Porozmawiać? Dziki Gon niedługo zaatakuje Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję.
Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. Siekiery, piły, powietrze ciężkie od żywicy. Jarlowie szykują nowe drakary. Tak,